Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny szóstej na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane na cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I rezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabij i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przybywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto, szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezary, Korneliusz zaś zawoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i został wielu zgromadzonych. I rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawianie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu, zapytując więc, dlaczego wezwaliście mnie. A Korneliusz rzekł: przez czteroma dniami około tej godziny o dziewiątej modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa i twoje i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij przeto do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przybywa on w gościnie w domu Szymona, garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłał po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkim. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy do Galilei po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił z ziemi żydowskiej w Jeruzalemie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom, uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, ich
iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Amen. Chwała imieniu naszemu Panu. Jak Pan został wzięty do nieba, Duch Święty zaczął działać na ziemi. Zaczął działać w dziele wielkim. I wielkie dzieło jest widoczne, jak na początku Duch Święty wylał się na 120, którzy byli na piętrze zgodnie z przykazaniem Chrystusowym. Od tego momentu i od tego dnia zwiastowanie apostoła Piotra dla ludzi wzrastało i wzmacniany został Kościół Chrystusowy. I wtedy ludzie zostali nazwani chrześcijanie. I do dzisiaj ten, który wierzy w Chrystusa, nazywany jest chrześcijaninem. Ale jak zwrócimy uwagę, bracia i siostry, w tych słowach, które czytaliśmy, nie starczy tylko, że ktoś się nazywa chrześcijaninem. Nie starczy, że się nazywam chrześcijaninem. Tak, jestem chrześcijaninem. I co robisz, że jesteś chrześcijaninem? Co znaczy, że jesteś chrześcijaninem? Podstawowym poznaniem człowieka Bożego, oryginalnego chrześcijanina, jest, że składa się na kawałek planu Bożego. Jest jednym kawałkiem tego, w czym Bóg pracuje na ziemi. Wtedy człowiek jest naprawdę chrześcijaninem. Wtedy naprawdę żyje Chrystus, jak jest kawałkiem z planu Bożego. I to wszystko, co czytaliśmy teraz, bracia i siostry, pokazuje, że ludzie, którzy wzywają Pana, Pan decyduje, aby włożył ich do swojego planu. I Słowo Boże mówi nam o jednym człowieku, o jednym setniku, italistę. I ten setnik był jednym narzędziem cesarskiej rzymskiej władzy, ale pomimo tego, że jak ktoś słucha, owca, który słucha głos pasterza, idzie za nim. I Korniliusz usłyszał Chrystusa i uwierzył w Chrystusa. Przyjął zwiastowanie Chrystusowe do swojego serca. I nie tylko przyjął, ale pokazane jest, że kto rzeczywiście przyjmie imię Chrystusa, przychodzi Pan i działa w jego sercu. I ten człowiek co robił? Ten człowiek, jest napisane, że był pobożny, bogobojny, wraz z całym domem swoim. Jak zrozumiał, co jest to, co czyni Chrystus w jego życiu, nie szedł za nim tylko sam i pozostał tam, ale włożył cały swój dom, aby był pod bogobojnością. Jak się uda człowiekowi ta rzecz? Jak może się udać człowiekowi, aby nakazał w cudzysłowie bogobojność do swojego domu? Jak ja mogę to zrobić? Nie jest, kochani bracia i siostry, że może człowiek to zrobić, wymusić, ale człowiek, który żyje w Chrystusie, który czuje Chrystusa, wszędzie promieniuje oblicze Pana. I widzą ludzie owoc Jego, widzą Jego życie i Pan wkłada gorliwość do Jego serca i idą za Nim. Pamiętam wiele razy, ja w domu, jak jestem upadły,
widzę, że mój cały dom jest upadły. Co mówię, co jest grane? Jeden upada, wszyscy upadają, ale to nie jest tak, kochani bracia i siostry. Jak jeden włoży do swojego serca, aby żył z Chrystusem, są pobudzani też i inni. Mówi Abraham, Bóg mówi o Abrahamie i mówi, że ja mu dam słowo i on je nakaże w swoim domu. Bogobojność, bracia i siostry, jest czymś, co jest przekazywane. I każdy może zrozumieć to w otoczeniu, w którym żyje, z naszych prac, z naszych szkół. Od tego, tam gdzie się ruszamy i ludzie wiedzą o nas, nie, że my mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, nie w taki sposób. Pierwszą rzecz, która świadczy o życiu człowieka, jest same jego życie, świadectwo jego oblicza, jego twarzy. Jak stoisz w swoim otoczeniu, jak znajdujesz się, jak chodzisz, jak wchodzisz i jak wychodzisz. Co jest to, co przekazujesz, jak przemawiasz, jak mówisz. Mówisz tak, jakbyś mówił słowa Boże. Masz w sobie miłosierdzie i prawdę. Mówi Słowo Boże w przepowieściach, zachowaj miłosierdzie i prawdę i w taki sposób znajdziesz łaskę wobec Boga i ludzi. Tylko z miłosierdziem i z prawdą. Tylko z prawdą, bo Chrystus jest prawdą. Nie może mieszkać Chrystus tam, gdzie jest kłamstwo. Nie ma społeczności światło z ciemnością. Na marnie męczysz się, aby ci się powodziło w duchownym swoim życiu, jak nie trzymasz się prawdy, jak światło nie króluje w tobie i we mnie. Na marnie męczę się i trudzę się. I Korneliusz zdecydował i ofiarował swoje życie Chrystusowi. I tą rzecz Pan widzi i od razu wysyła swoją odpowiedź. Bo rozumie, że Korneliusz powinien poznać. Wie, że lud izraelski nie przybliża się do narodów, do poganów. Wie Bóg, że Izraelita nie pójdzie do pogana, ale ten człowiek musi dowiedzieć się o Chrystusie, musi dowiedzieć się o zwiastowaniu Chrystusowym. I zaczyna się dzieło Boże. Dzieło Boże zaczyna się w domu Korneliusza. I anioł stanął przed nim. Jak piękną rzeczą jest, jak jeden człowiek modli się, a Pan wysyła swojego anioła. Jaką piękną rzecz jest, aby aniołowie byli wokół nas. Może tego nie widzimy, ale wierzę, że wiele razy poczuliśmy obecność Boga. I obecność Boga, kochani bracia i siostry, jest czymś, co czci człowieka. Czci człowieka. I jak rzeczywiście człowiek zrozumie, tak, że potrzebna jest obecność Boża, wtedy nic innego nie będziemy pragnęli, jak tylko obecność Bożą w każdej minucie, w każdej chwili. Jak jest możliwe? Tak, jest możliwe. Jest możliwe, aby Pan był w każdej chwili obok ciebie. W każdej chwili. Abyś mówił, Panie, i Pan będzie ci mówił, ja tutaj jestem, moje dziecko. Jest to możliwe. Człowiek jednak upada. Amen, upada. Sprawiedliwy jednak powstaje znowuż. Na pewno nie może ustać się Pan w grzechu, ale wie, że sprawiedliwy upadnie, ale i powstanie. Pan w swojej obecności nie chce zabierać od nas ani jednej minuty. Nie chce Bóg nas zostawiać ani minuty bez ochrony, ale w naszych rękach jest, abyśmy zachowali obecność Bożą obok nas, w nas. Słyszałem na jednym kazaniu ostatnio i zrobiło na mnie wrażenie, mówi Słowo Boże, że naprzód masz pilnować, jak masz wchodzić i jak masz wychodzić. I mówił brat, że naprzód wychodzisz ze swojego domu i później znowu
wchodzisz. I przez cały czas obecność Boża jest obok ciebie. Dlaczego? Bo zaczynasz swój dzień z Chrystusem. I w taki sposób zaczynał Korneliusz swój każdy dzień. Ale tą piękną rzecz, którą miał Korneliusz, było, że swoją modlitwę zatrzymywał cały dzień. Przez cały czas nieustannie modlił się. W każdej chwili modlił się do Boga. I wiele jest warta modlitwa sprawiedliwego. I pokazuje się anioł Boży. I przestraszył się Korneliusz. Nie stało mu się coś takiego jeszcze nigdy w jego życiu, aby anioł stanął przed nim i daje mu kierowanie, co ma uczynić. I naprawdę Korneliusz, wierząc, że Pan mu przemówił, pobudza się i wysyła ludzi, aby przyprowadzili Piotra. Ale tutaj jest moment, w którym chcę się przystać dzisiaj wieczorem w charakterze apostoła Piotra, który jest człowiekiem, którego Bóg wybrał. Od początku, jak zaczął dzieło Ducha Świętego, Piotr oddalił się. Był on ten, który razem z Chrystusem upadł. Razem z Chrystusem, jak chodził, powiedział, że ty jesteś synem Boga żywego. I Pan mu powiedział, rzeczywiście, Piotrze, to ci nie objawiło ciało i krew, ale mój Ojciec w niebie, ale jednocześnie ten sam człowiek, tego samego człowieka Pan potępił. Ten człowiek, kochani bracia i siostry, żył Chrystusa. Zna bardzo dobrze, w kogo uwierzył. I wie bardzo dobrze, że dzieło Boże rozwija się. I wie bardzo dobrze, że on jest też w planie Bożym. I dlatego, bo wie o tym bardzo dobrze, Pan zna jego serce, że jest gotowy, że co mu rozkaże, uczyni to. Bardzo ważne, kochani bracia i siostry, jest, czyli jest nasze serce gotowe, że co Pan mi da, abym chodził w tym, cokolwiek by to nie było, cokolwiek by mi rozkazał. Tutaj pokazuje mu Pan jedno widzenie i spuszcza mu jeden przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, i wiedział, że tam były rzeczy, które nie powinien dotykać, bo zgodnie z zakonem były skalane i nieczyste. Ale Pan powiedział, Piotrze, zabij i jedz. A on powiedział, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. I Pan znowuż mu przemawia. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I aby go przekonał Bóg, to stało się trzeci raz. I Piotr zrozumiał, że coś przygotowuje Bóg naprzeciwko niego i powinien pójść tą drogą, pomimo że wydawało mu się dziwne. I może być, że to, co nam mówi Bóg, nie jest zgodne z logiką. Może być przeciwne do tego, co my uważamy, że tak, że to jest poprawne. Może być coś innego. Apostoł Paweł w imieniu Boga prześladował chrześcijanów, bo wierzył w to, co czynił. Był w niewiedzy jednak. I wtedy pokazał mu się Pan w cudowny sposób i powiedział mu, co ma uczynić. I w wielu przypadkach, bracia i siostry, Bóg pobudza ludzi i wysyła ich, aby robili rzeczy, które nie mieszczą się w ich logice. Filipa wziął poprzez Ducha Świętego poprowadził go na pustynię do powozu, w którym jechał jeden uczony. Nie bój się, jak Pan ci rozkaże coś, abyś uczynił. Nie bój się. To jest dzieło Boże.
ale aby to było dzieło Boże, bo apostoł Piotr, kochani bracia i siostry, wiedział, nauczył się, jakie jest zaproszenie Boże. I gdzie się tego nauczył? Nauczył się na kolanach. Nauczył się w modlitwie. I wie, kim jest jego Pan. Apostoł Paweł modlił się do Pana, gdzie ma iść. I jak spał, pokazuje mu się jeden mężczyzna, Macedończyk, i powiedział, chodź tutaj do nas i pomóż nam. I zrozumiał, że Pan go zaprasza, aby poszedł do Macedonii. I w ogóle się nie spóźnił. W następnym dniu zaczął iść do Macedonii. I rzeczywiście apostoł Piotr oczekuje, aby zobaczył, co jest to, co mu pokazał Bóg. Jak coś pokazuje Bóg, oczekuj i zobaczysz, co zrobi dla ciebie, jakie drzwi otworzy dla ciebie, bo wiele razy czynimy taki błąd. Mówi nam coś Bóg i my wkładamy nasze wytłumaczenie. A, to jest to, zrobię to. Jestem pewny, przemówił mi Bóg. Poczekaj chwilę i zobaczysz, co przygotował Bóg dla ciebie. Tak, ale Pan mi to przemówił. Amen, ale poczekaj, zobacz, co to jest. Apostoł Piotr nie zrobił nic ludzkiego. Oczekiwał jednak, aby zobaczył, co Bóg przyprowadzi naprzeciwko niego. Ma cierpliwość, wie. I rzeczywiście w godzinie, której myślał, co ma zrobić, przyszli mężowie od Korneliusza. I przemawia mu duch. Tutaj jest twoja odpowiedź. Bo bracia i siostry, jak coś Pan objawi, nie pozostaje na tym, nie zostawia człowieka bez prowadzenia. Jak ktoś jest w planie Bożym, bracia i siostry, Bóg go prowadzi całkowicie. Wystarczy tylko, aby oczekiwał mądre prowadzenie Boże. Nie oczekuj, abyś robił swoje rzeczy. Nie oczekuj, abyś szedł pierwszy przed Bogiem. Poczekaj, aby Cię prowadził. Poczekaj, aby i zobaczysz, co zrobi na Twojej drodze Bóg. I schodzi na dół Piotr i mówi, ja jestem tym, którego szukacie. I rzeczywiście ci ludzie, Korneliusze, tłumaczą mu, co się stało, i Piotr zrozumiał bardzo dobrze, że Bóg otwiera mu drzwi do narodów. Otwiera mu drzwi, aby przemówił komuś, który był dla Żydów zabroniony. Ale Bóg nie ogranicza się do jednej grupy ludzi. Nie pozostaje tutaj, gdzie my jesteśmy tylko. Ale mówi bardzo ładnie apostoł Piotr, jak przemówił do Korneliusza, powiedział nam Chrystus, ma prowadzenie. I teraz Bóg mu otwiera jeszcze większe. On był ograniczony, widział tylko Żydów, ale teraz otwierają się granice. I dzisiaj, bracia i siostry, wierzę, że Bóg chce nam otworzyć granice widzenia. Nie ograniczajmy się w tym, komu mamy mówić o Chrystusie. Nie ograniczaj się w mówieniu o tym, co znasz. Jest niesprawiedliwością wobec Boga, że to, co przyjęliśmy, abyśmy nie przekazali. Pierwsze przykazanie, które dał Chrystus po zmartwychwstaniu Jego, jest: idźcie i uczcie wszystkie narody, chrząc ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie powiedział nic innego, ale powinniśmy przekazać to, co wzięliśmy. Nie trzymaj światła na dole, schowane, zamknięte. Światło jest, aby świeciło. Światło dał Chrystus, aby świecił. Jesteśmy niewytłumaczalni, jak to, co wzięliśmy od Chrystusa, a jak tego nie przekazujemy innym. Pomyślcie teraz o Piotrze.
Nie, nie idę, bo on jest z narodów, poganinem. Nie idę. Tak, przemówił mi Chrystus, ale co innego miał na myśli? Nie miał na myśli tego, ale serce Piotra jest otwarte. Jest otwarte, aby wykonał to, co mówi mu Bóg. I dlatego ufa mu Bóg. I dlatego ufa mu Bóg. Pan, bracia i siostry, chce nam zaufać wszystkim. Wszystkim chce nam zaufać. Tematem jednak jest, jestem gotowy, abym był posłuszny Jemu. Jestem gotowy, aby uczynił wszelkie przykazania Jego. Jak nie jestem jednak, odrzuci mnie, ominie mnie. Korneliusza, oczy Pana widziały, zobaczyły, że jego serce jest prawe i wybrało go. I wybrał go Pan Korneliusza. Piotra jeszcze bardziej, wybrał go od początku, ustanowił go apostołem. Dlaczego? Bo był warty. Być może był trudnym człowiekiem, być może był dziwnym człowiekiem, ale był wiernym człowiekiem. I Pan szuka wiernych ludzi, wartych, gotowych, aby uczynili to, co im mówi. Nie mogę przychodzić codziennie do kościoła, słuchać Słowo Boże. Mówię, że wierzę w Boga, że jestem chrześcijaninem i to, co mi mówi Chrystus, abym tego nie czynił. Nie, to nie jest możliwe. Coś nie idzie dobrze w środku we mnie, z czymś się muszę poprawić. Coś muszę zmienić w mojej drodze. Nie jest możliwe, aby mi przemówiał Bóg, że podoba się Bogu w radości mojego swojego ludu i błogosławiony jest lud, który woła radośnie, bo jest między nimi Bóg, a ja nie wołam radośnie. Nie, to nie jest możliwe, bo stracę obecność Boga. Nie jest możliwe, abym mówił Słowo Boże, że zwiastuj o mnie, a ja będę siedział z zamkniętymi ustami moimi. Coś nie jest dobrze we mnie, czegoś nie poznałem poprawnie. Być może nie ufam Bogu. Bo ten, który nie może świadczyć, trudzi się trochę w swojej wierze, nie poznał dobrze swojego Pana. Piotr zna Boga, zna Jezusa Chrystusa. Co powiedział Chrystus, stało się i jest kontynuowane to. I Chrystus chce nam dać wzrost wierze, abyśmy mogli, bracia i siostry, zwyciężać i abyśmy przewyższyli samego siebie, bo człowiek jest ograniczony, ma granice człowiek, ale wiara, którą daje Bóg, jest nieograniczona. Przekracza możliwości ludzkie, przekracza granice ludzkie, bo człowiek wierny weźmie dobre świadectwo, bracia i siostry, dobre świadectwo, bo to, co nie widzi, wierzy i to, co nie widzi, nie jest czymś oszukanym, ale to jest to, co mu dał Bóg i jest prawdziwym. Jak się dowiedzą ludzie na zewnątrz, że Pan przyjdzie blisko, jest blisko, aby wziąć swój Kościół, jak my im tego nie powiemy. Skąd się dowiedzą o tym? Pobudza nas Bóg. Pobudza nas Duch Święty. Wyjdźcie ze swoich granic, mówi Pan. Wyjdźcie z samego siebie. Poprzez wiarę, nie poprzez wzrok. Wierzymy, bracia i siostry, że Pan jest blisko, aby wziął swój Kościół. Amen. Przekażmy tą rzecz. Bo, bracia i siostry, tylko ten jest wyznaczony od Boga sędzią. Niechaj, bracia i siostry, Pan nas pobudzi. Tak jak pobudził tutaj Piotra. I rzeczywiście idzie do tych ludzi, do domu Korneliusza. I jak wszedł do środka, Korneliusz upadł przed nim i pokłaniał mu się i powiedział, wstań, ja jestem tak samo człowiekiem. I jak rozmawiał z nim,
wchodzi do domu do Korneliusza i widzi wielu ludzi zebranych, aby posłuchali Słowo Boże. Jedne narzędzie był Korneliusz w rękach Boga, bo Pan przemówił do Korneliusza, dlatego, bo zobaczył, że jest pobożny, pokazał mu się naprzeciwko niego i Korneliusz co uczynił? Zebrał wszystkich swoich przyjaciół, cały swój dom, całą swoją rodzinę. Chodźcie, posłuchajcie o Chrystusie. Przyjdzie człowiek Boży. I jak pięknie Duch Święty współpracuje w Słowie Bożym. Jakie piękne rzeczy, bracia i siostry, współpracuje Pan w zwiastowaniu Ewangelii poprzez Ducha Świętego. I jak wszedł Piotr do środka, mówi do ludzi tych, dlaczego mnie tutaj zaprosiliście? I mówi mu Korneliusz, że zaprosiliśmy cię, bo Pan mi powiedział o tym, bo anioł Pana mi o tym powiedział, bo jak modliłem się, powiedział mi, że pójdziesz do Jopy i sprowadzisz Piotra i on ci powie o mnie. I naprawdę, bracia i siostry, zrozumiał Piotr, że świadectwo Ewangelii i Ducha Świętego idzie do każdego ciała, do każdego człowieka i przekracza swoje granice. Przekraczył Piotr swoje granice i to nie stało się poprzez widok, ale poprzez wiarę, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Bo pokazał mu się Chrystus, pokazał mu, co ma uczynić, uwierzył Piotr i przekroczył swoją naturę ludzką, że powinieneś pozostać w tych granicach. I tutaj prawdą jest, że w ostatecznych dniach przekroczymy wiele razy nasze granice. I to nie dla nas, ale dla Pana. Dla rozprzestrzenienia Królestwa Niebios. Nie szkodzi, jak zmęczymy się i powiemy, że już nie mogę więcej. Przejdź swoje granice. Panie, ja nie mogę, jestem chory, jestem, pomoże Ci Chrystus. Jak tego chcesz. Bo Pana jest chcenie i działanie. Nie czynimy woli Boga jak możemy, tylko jak chcemy tego. Nie istnieje chcenie u chrześcijanina. U chrześcijanina jest wola Boga, ale to, aby się udało komuś, jest trudne. Ale wierzę, że wszystkim nam się to może udać z łaski Chrystusowej, jak będziemy tego pragnąć. Wiele razy, bracia i siostry, powiedziałem w moim życiu, że chcę, ale nie mogę. Chcę, pomóż mi, aby mi się to udało. I Chrystus to też robi. Bo, bracia i siostry, wie bardzo dobrze Pan, że człowiek jest ograniczony. Wie, że człowiek ma granice. I dzisiaj, bracia i siostry, przekaz Chrystusowy jest, uwierz w Pana, abyś przekroczył samego siebie. Wiedzmy, że nasza osoba wiele razy nas ogranicza. Nasze poznanie, nasz ogranicza. Nasze chcenie nas ogranicza. Sprawiedliwy jednak będzie żył poprzez wiarę swoją. Tylko poprzez wiarę. I zaczyna, kochani bracia i siostry, Piotr. To, co mu zaufał Bóg, zwiastowanie Ewangelii i mówi o Chrystusie. Pamiętam, jak byłem mały, szłem do szkoły. Dlaczego, Dyno, nie idziesz na party? Bo do kościoła, którego chodzę, nie chodzimy na party. Podrosłem trochę więcej. Dyno, dlaczego nie idziesz na rozrywkę z nami? Bo do kościoła, do którego chodzę, nie mamy takiej rozrywki jak wy. Dopóki jak zrozumiałem i wierzę, że wszyscy to zrozumieliśmy, że tylko Chrystus i imię Chrystusowe jest te, które jest potrzebne, aby człowiek zwiastował. Piotr nie powiedział nic ani o kościele w Jeruzalemie, ani o kościele w Antiochii,
ani o swoich podróżach apostolskich nic nie powiedziało. To, co uczynił, mówił tylko o Jezusie. O Jezusie Chrystusie, o Panu mówił tylko. Nic innego nie czynił. I moglibyśmy powiedzieć w cudzysłowie, że zrobił proste zwiastowanie. Opisał w jednym, w paru wersetach, 3,5 lata Jezusa Chrystusa na ziemi. Nic innego nie zrobił. Kochani bracia i siostry, tylko imię Jezusowe zbawia. I dlatego, bo zrozumiał o tym Piotr od początku, jak został wylany Duch Święty i zwiastował narodom i powiedział, że każdy, kto wezwie imię Jezusa, będzie zbawiony, te imię stara się im przekazać. Stara się im powiedzieć, kim jest Jezus Chrystus, aby Go zaprosili, aby Go wezwali. I dlatego zbawia imię Jezusa Chrystusa. Dał nam Pan jedną broń, abyśmy przeszli do Królestwa Jego, abyśmy powiedzieli ludziom, kim jest Jezus Chrystus, że tylko On może zbawić człowieka i człowiek wtedy, jak wezwie Chrystusa, będzie zbawiony, bo jest zapisane. I Piotr zwiastował, jak pięknie wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. To staje się, bracia i siostry, jak człowiek przekracza samego siebie dla Chrystusa. Pan przychodzi i współdziała. Nie jest możliwe, abyś mówił o Chrystusie, a Pan zostawi siebie, aby nie zaświadczył. Może tego nie zobaczysz od razu, ale zobaczysz to. Może nie zobaczymy tego w tamtej chwili, ale zobaczymy świadectwo Pana. Ile razy słyszeliśmy świadectwa ludzi, którzy mówią, że raz słyszałem i w mojej potrzebie wezwałem Chrystusa i Pan mnie nawiedził. To jest to, aby wzrastała nasza wiara, abyśmy zrozumieli, że przekraczając granice ludzkie dla Chrystusa, Pan przychodzi i czyni cudowne i wielkie rzeczy. I wierzę w to, bracia i siostry, że jeszcze nie przekroczyliśmy samych siebie. Nie przekroczyliśmy samych siebie, co się tyczy wiary do Chrystusa, bo jak to się stanie dla każdego z nas osobna, wtedy poznamy Pana tego, ale jeszcze mocniejszego. Bo tak jest zapisane, tak powiedział Chrystus, że będziecie robili jeszcze większe rzeczy od tego, co ja czynię. I to stanie się, bracia i siostry, tylko jak przestanie żyć cielesny człowiek i wzrośnie jeden duchowny człowiek w nas. Człowiek wiary. Dziękujemy Panu, bracia i siostry, bo te rzeczy, które stały się u Piotra, wzmacniają go, ale jest to też dla nas przykładem i aby wzmocniły naszą wiarę. Nie bój się poprzez wiarę, abyś czynił przekroczenia granic Bożych. Bój się tylko, jak to nie jest głos Boży, ale głos Twój. Nauczmy się głos Boży, głosu Bożego i wtedy Bóg nam da wzrost. Ale naprzód powinniśmy poznać Chrystusa. A gdzie Go poznamy? W modlitwie. W modlitwie. Tam poznamy Chrystusa, w którego wierzymy. Tam poznamy wiarę, która przerzuca góry. Tam nauczymy się wiary, gdzie jest wylewany Duch Święty. Wiary, którą czytamy w Ewangelii Chrystusowej. I prawdą jest, bracia i siostry, że Pan wiele razy pokazuje nam rzeczy, abyśmy zrozumieli. I abyśmy zrozumieli, w kogo, jakiego Boga uwierzyliśmy. Ale jeszcze bardziej, jak będzie się przybliżała godzina Chrystusa, Duch Święty będzie się pokazywał bardziej. Niechaj Pan nas trzyma w Jego obecności, w Jego modlitwie i niech nam daje wiarę. Pan niech nas pobłogosławi. Amen.